No witajcie. Dzisiaj coś się z lemem popsuło i w aplikacji wygląda, że nie można zbierać hulajnóg. Jest w pół do 12, normalnie od 9 można było zbierać, a nie widać, żeby jakąkolwiek można było zabrać. No zobaczyłem sobie w aplikacji jako zwykły użytkownik, bo jest tu cała chmara w okolicy. Stwierdziłem, że podejdę i spróbuję, czy mowę mimo, że nie ma jej na mapce, da się takową zabrać. No i oto ją mamy. No, ktoś genialnie zostawił na środku chodnika. 721377. No to spróbujemy ją wskanować i zobaczymy, czy się uda. No jak widzieliście, niestety nic z tego. Także dzisiaj nie będzie ładowania. Żadne pieniądze nie wpadną. No pytanie, czy to jakiś tymczasowy problem? Czy może jednak coś się sypie? Na forach różnych użytkownicy są strasznie wkurzeni, bo jednak już poniedziałek minął, miały być wypłaty, a na ten moment nie mam żadnych szczegółów na temat fakturowania czy firmy partnerskiej Lime Partner, przez którą miały iść płatności w przypadku osób, które nie mają działalności gospodarczej. No, coś to słabo wygląda. Aczkolwiek z drugiej strony nie wiem, czy jest się czym przyjmować, bo jednak firma ma wsparcie takich gigantów jak Google czy Uber. No jak sobie popatrzycie, na całym świecie mają pełno punktów, w Kalifornii, w Paryżu, w Berlinie. Także jest to prężnie działająca firma. No i podejrzewam, że to tak zwane bóle dzieciństwa na razie. Próbują się dostosować do polskich warunków podatkowych. Z drugiej strony, jak są w Unii, to wszędzie ten VAT jest podobny. No chyba, że tutaj jest kwestia upierdliwości naszych urzędników. I z tym walczą. Także bądźmy dobrej myśli. A na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.